Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Garść Faktów. W dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić Wam pięciu brutalnych dyktatorów, którzy nadal są przy władzy. Zapraszam do oglądania. Generał Abdel Fattah Abdel Rahman Buran jest generałem armii oraz sudańskim politykiem, który obecnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Suwerenności Sudanu. Przed objęciem tej roli w sierpniu 2019 roku był już de facto głową Sudanu jako przewodniczący tymczasowej Rady Wojskowej. Na początku czerwca 2019 roku dyktator udał się na spotkanie z przywódcami Egiptu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Arabii Saudyjskiej. Jak twierdzą postronni obserwatorzy, został on tam poinformowany w jaki sposób utrzymać kraj w ryzach. Po jego powrocie sudańskie siły bezpieczeństwa, w tym bojówki Canjawed, czyli zbrojnej milicji muzeumańskiej dowodzone przez Burana, stłumiły pokojowe protesty w Sudanie. Zaczęło się to wszystko od masakry w miejscowości Chartum, która miejsce miała 3 czerwca. Dziesiątki protestujących zginęło, a ich ciała zostały wrzucone do Nilu. Setki osób także torturowano oraz gwałcono na ulicach Chartumu. Wiele organizacji działających na rzecz praw człowieka potępiło działania dyktatora. Zdawał on sobie doskonale sprawę, że tego typu ludobójstwo musi zostać dobrze zatuszowane. Stąd wraz z najbliższymi współpracownikami zdecydowali się wyłączyć internet w całym kraju, żeby po prostu uniemożliwić przepływ jakichkolwiek informacji na temat tej masakry. Rzecznik dyktatora podał jednak do wiadomości publicznej, że internet zostanie zamknięty na długi czas, ponieważ stanowi on zagrożenie dla bezpieczeństwa całego narodu. Recep Erdogan doszedł do władzy na szczeblu krajowym w Turcji w 2002 roku. Spędził on 11 lat na stanowisku premiera, zanim został pierwszym prezydentem kraju wybranym w wyborach bezpośrednich w sierpniu 2014 roku. W czerwcu 2018 roku wygrał nową pięcioletnią kadencję po zapewnieniu sobie zwycięstwa już w pierwszej turze. Początkom jego prezydentury towarzyszyła masowa czystka instytucji państwowych po zamachu stanu z lipca 2016 roku, który niemal obalił Erdogana. Jego władza była podważana przez oficerów wojskowych, a jego odpowiedzią były masowe aresztowania. Oraz publiczne procesy. Zemsta Erdogana za nieudany zamach stanu w 2016 roku pochłonęła co najmniej 240 istnień ludzkich. Jego krytycy nazywają go autokratycznym przywódcą nietolerancyjnym wobec sprzeciwu, który surowo ucisza każdego, kto jest mu przeciwny. Od czasu udaremnionego zamachu zatrzymano ponad 50 tysięcy osób, w tym wielu żołnierzy, dziennikarzy, prawników, policjantów, naukowców i polityków kurdyjskich. Autorytarne podejście Erdogana nie ogranicza się jedynie do Turcji. Tureckie siły specjalne nękały także reporterów w Stanach Zjednoczonych. A niemiecki satyryk był ścigany w swoim kraju za otwartą obrazę Erdogana na wizji. Generał Idris Debi Itno jest prezydentem Czadu od 1990 roku. Stanął on na czele buntu przeciwko ówczesnemu prezydentowi Sene Abr w grudniu 1990 roku. Od tamtej pory nieustannie sprawuje rządy, wygrywając w wyborach prezydenckich w latach od 1996 do 2016. W 2005 roku wybuchła wojna domowa pomiędzy chrześcijanami oraz muzułmanami, której towarzyszyły napięcia z Sudanem. Rok później udaremniona została próba zamachu stanu, która polegać miała na zestrzeleniu samolotu Debiego. Po tym ataku Debi przeniósł się do miejscowości Abesze, gdzie pod koniec roku 2006 latał helikopterem, osobiście nadzorując ataki rajdu sił demokratycznych na rebeliantów. Pod jego przewodnictwem w kraju panuje ogromna korupcja i głęboko zakorzeniony system patronacki, który przenika społeczeństwo. Czad został umieszczony na szczycie listy najbardziej skorumpowanych narodów na świecie. W 2012 roku sam dyktator rozpoczął ogólnokrajową kampanię antykorupcyjną o nazwie Operacja Kobra, która podobno odzyskała około 50 milionów dolarów z przeniewierzonych funduszach. Organizacje pozarządowe działające na terenie tego kraju twierdzą jednak, że Debi zastosował takie inicjatywy w celu ukarania rywali, a także poprawienia swojego wizerunku na arenie międzynarodowej, a pieniądze. Tak naprawdę w postaci nagród wypłacił rodzinie, nie zapomniał także wręczyć nagród samemu sobie. Teodoro Obiang Nguema Basogo jest przywódcą Gwinei Równikowej od sierpnia 1979 roku. W sierpniu 1979 roku stanął on na czele wojskowego zamachu stanu, który obalił krwałą dyktaturę jego wuja, Franciska Masiasa Głeme. W wyborach w 1989, 1996, 2002 oraz 2009 z ogromną przewagą uzyskiwał reelekcje, jednak żadne z tych wyborów nie zostały uznane za wolne i uczciwe przez rządowe i pozarządowe organizacje międzynarodowe. Rządy Bianka charakteryzuje propagowanie kultu własnej osoby. Czyni on to na wiele sposobów. Jednym z nich jest wygłaszanie publicznych przemówień, w których składa on hołd samemu sobie. Innym przejawem kultu była transmisja publicznego radia z 2003 roku, w której ogłoszono, że prezydent jest niczym Bóg w niebie, a także że posiada wszelką siłę nad ludźmi oraz rzeczami. Dyktatora oskarża się o bezprawne aresztowania, uprowadzenia sankcjonowane przez rząd, tortury więźniów oraz zatrzymanych, nieludzkie warunki w więzieniach i aresztach, czy też zlecanie morderstw. W 2003 roku Obiang powiedział swoim obywatelom, że czuje się zmuszony do przejęcia pełnej kontroli nad skarcem państwowym. Zdeponował on następnie ponad pół miliarda dolarów na ponad 60 kontach kontrolowanych przez niego i jego rodzinę. Podczas gdy mieszkańcy Gwinei Równikowej zmagają się z biedą, Obiang z majątkiem opiewającym na ponad 600 milionów dolarów jest jedną z najbogatszych głów państwa na świecie. Nicolás Maduro jest obecnym prezydentem Wenezueli. Przed wejściem na polityczną ścieżkę pracował jako kierowca autobusu. Następnie został liderem związków zawodowych, zanim został wybrany do Zgromadzenia Narodowego w 2000 roku. Był wiceprezydentem Wenezueli i ministrem spraw zagranicznych pod przewodnictwem Hugo Cháveza. Po ogłoszeniu śmierci Cháveza w dniu 5 marca 2013 roku, Maduro przejął uprawnienia i obowiązki prezydenta. 14 kwietnia tego samego roku odbyły się specjalne wybory, które Maduro wygrał z niewielką przewagą jako kandydat Zjednoczonej Partii Socjalistycznej. Konstytucyjność przejęcia przez niego władzy została zakwestionowana przez opozycję. W odpowiedzi Maduro uwięził lub pozbawił prawa wyborczego czołowych polityków opozycji i brutalnie stłumił protesty opozycyjne. Druga inauguracja Maduro miała miejsce 10 stycznia 2018 roku. Ponownie legalność wyboru Maduro na prezydenta została podważona. Zaczęto także wysnuwać komentarze, że Maduro skonsolidował władzę i został tzw. legalnym dyktatorem. Ma on odpowiedzialny być za dziesiątki morderstw, tysiące egzekucji pozasądowych, ponad 12 tysięcy przypadków bezpodstawnych zatrzymań, a także ponad 300 przypadków tortur. W dniu 26 marca 2020 roku Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych oskarżył Nicolasa Maduro i innych wenezuelskich urzędników o wysyłkę kokainy do USA. Rząd USA zaoferował 15 milionów dolarów za wszelkie informacje, które doprowadziłyby do jego aresztowania. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli film się podobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Odwiedźcie nasze social media. Widzimy się już niebawem. Do zobaczenia.